pewnością warto spacerem, rowerem czy jakimś innym środkiem lokomocji samochód w ostateczności. Mamy przyzwyczajenia, klimat też w okresie jesienno-zimowym trudny do jazdy na rowerze czy jakieś tego typu środki lokomocji, ale myślę, że warto próbować, warto propagować taki aktywny sposób poruszania się, a możliwości przynajmniej jazdy na rowerze w naszym mieście doskonałe, bo przy ścieżek rowerowych całe mnóstwo, więc zachęcamy wszystkich. Czy człowiek obejdzie się bez samochodu? No dzisiaj trudno to sobie wyobrazić, ale starajmy się, po prostu starajmy się, zwłaszcza 22 września. Ale myślę, że można się przyzwyczaić. To nie jest tak, że codziennie, nie wiem, pada ulewny deszcz, czy jest strasznie zimno. Myślę, że znajdą się też takie dni, gdzie ta aura jest bardziej przyjazna, więc nie każdego dnia być może, ale systematycznie da się to zrobić. Pani zawsze chodzi pieszo? Tak, ja chodzę zawsze pieszo. Aha. Można, bo ja się obchodzę bez samochodu. Chodzę do pracy pieszko, wracam również pieszo. Można, jak najbardziej. W naszym mieście można. Ale teraz są takie warunki atmosferyczne już coraz gorsze i... Nie szkodzi. Jednak... Są grube kurtki, są czapki i szaliki. W inne dni. Jak w inne dni? Nie, w inne dni roku. Nie, raz w miesiącu wystarczy. Co to da w ogóle taki dzień, jeden dzień w roku, ażeby tym autem do pracy nie przyjeżdżać? Dla własnej kondycji oraz może trochę uratujemy środowisko. Mniejsza ilość spalin do środowiska uratuje to nasze piękne kaszubskie otoczenie. Jeden burmistrz przyjechał rowerem, drugi idzie pieszo. Czy taki dzień ma sens? Ja uważam, że to jest tylko akcja, ale warto się przekonać, że bez samochodu da się żyć. Ja już nie pamiętam, kiedy pierwszy raz pieszo szedłem z domu. Zmierzyłem sobie czas, 20 kilka minut, więc dobre pół godziny dla zdrowia. Myślę, że warto. Ale przy dobrej pogodzie się jeszcze idzie, ale gorzej jak już pada. No dlatego dzisiaj tak się zastanawiałem, te chmury nieco mnie przestraszyły i dlatego nie skorzystałem z roweru, tak jak ostatnio. Ale myślę, że pieszo to dla zdrowia też dobrze.